Witam Was w takim szybkim przerywniku filmiku. Słuchajcie, dostałam właśnie paczkę. W środku jest jeszcze jedna kurteczka jesienno-wiosenna. Też z flauszu, też czarna i chcę Wam ją pokazać. Otworzyłam już pudełko, co prawda, ale nie wyjmowałam jeszcze, także przy Was otworzę. Na razie czarna masa. O, w kamerze widzę, że wychodzi taki siwy. Nie, to jest krucze czarne, może niekoniecznie, ale no czarna jest, nie jest siwa. Ma wszystkie guziki, ale super. W pasie jest, nie jest uciągliwa. Aha, to jest dziurka na pasek. Myślałam, że to taka guma uciągliwa. Dziurka na pasek, na trzy guziki, na trzy. I przy stójce czwarty. Stójka taka dość wysoka. Może trochę dalej pokażę. Czekajcie, otworzę. Stójka dość wysoka. Bardzo taka ładna, bo nie jest prosta, tylko taka, wiecie, umarszczona. Także super. Długi rękaw. Nie 3/4, tylko długi i szeroki. Podpinka. Wyczułam, że w środku w rękawie jest podpinka dość ciepła, także faktycznie jesienno-wiosenna, chociaż raz mi się udało kupić. No i tu też podpinka pikowana, kieszeni, a nie, ma kieszonki też, myślałam, że nie ma. Zaraz z boku takie malutkie kieszonki. Zatyłek, to znaczy ja ją zamawiałam jako zatyłek, rozmiar, nie ma rozmiaru, ale to była LKXL. Nie ma, widzicie, bezrozmiarowa. Ale na chyba zatyłek będzie spokojnie na pewno. O, tak się prezentuje. Kurczę, nie daję rady. Tak się prezentuje od dołu do góry. Także super. Aha, no oczywiście cena fantastyczna, złotówka. Pani na poczcie się śmiała, jak wysyłałam przelew, bo nie miałam na koncie pieniążków. Przelew mnie kosztował 3 zł, a wysyłka mi kosztowała 7,50, więc w sumie kurtko płaszczyk kupiłam za złotówkę, a jak za zboże zapłaciłam za oczywiście przesyłkę. No trudno się mówi, ale zawsze mogę powiedzieć kurtka za złotówkę, ok, spoko. Także co, ja idę ją przeprać, nie pachnie niczym, super, to się chwali, bo to, wiecie co, to nie było ze sklepu, tak jak widzicie, opakowanie jest, to było od osoby prywatnej, więc ja i tak zawsze piorę, dezynfekuję, nie pachnie niczym, widocznie nie mieli psa i nie byli osobami palącymi, ale zawsze, wiecie, ostrożności nigdy za wiele. Idę prać, ja się z Wami żegnam, do jutra, pa, pa.